Tato? Pomocy! Nie puszczaj mnie. Nogi mnie bolą. To mnie nie obchodzi. Musimy stąd odejść. Nie obchodzicie? Musimy iść dalej. Tato? Na pewno nas znajdą. Zaczekaj. Pocałuj mnie. Co ty pleciesz? Odprężysz się. Nie mam ochoty na pocałunki. Krzycz, rób coś. Wiadomość z ostatniej chwili. W lesie zaginęło dwoje uczniów, uczestników wycieczki z liceum Świętego Mazarza. Do tej pory nie odnaleziono zaginionych uczniów. To ze szkoły, do której chodzi Chuy. Boże, ratuj nas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, pastora, he llamado. Kilka razy dzwoniłam do Ricarda. Chyba wyłączył komórkę. W domu też go nie ma. Zapewne ta kobieta wyłączyła telefon, żeby pan nie wiedział, że dzwonimy. Po niej można się wszystkiego spodziewać. Słuchałam wiadomości w radiu. Zaginęło dwoje uczniów z liceum Świętego Mazarza. Gdzie? Podobno wszyscy wybrali się na wycieczkę. Czyżby to Chuy zaginął? Tylko nie on. Słyszysz? Krzycz! Pomocy! Ratunku! Odleciał. Na pewno wróci. Zaczęli nas szukać. Jestem tak podekscytowana, że nie zasnę. Musisz odpocząć, jeśli chcesz ładnie wyglądać. Nie uwierzą, że wyzdrowiałaś. Nie chcę mieć sińców pod oczami. Wyobraź sobie, co cię czeka, a na pewno zaśniesz. Cieszę się, ale trochę mi smutno z powodu mamy. Jestem pewien, że Marina nie ponosi żadnej winy. Po powrocie zatrudnię najlepszych adwokatów. Dowiedzą jej niewinności. Jadę do hotelu. Skończę się pakować. Niech ci się przyśnią aniołki. Dobranoc. Chuy, jutro będzie najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Zobaczę ciebie i rodziców. A już myślałam, że się nigdy nie spotkamy. Dziękuję ci, Boże. Chuy? Synku? Co ci jest?
Grozi ci niebezpieczeństwo. Otrzymaliśmy wiadomość o zaginięciu przed kilkoma godzinami dwójki uczniów z liceum Świętego Łazarza. Do tej pory nie znaleziono żadnych śladów. Znamy tożsamość zaginionych. To Silvia Oropesa i Ricardo Santibáñez. Lupe, co się stało? Nie słuchałaś radia? Nie. O co chodzi? To strasznie. Coś się stało Chuyowi? Mówili o zaginięciu dwojga uczniów. Jeden z nich jest Chuy. Tato? Zaczekaj. Nie zostawaj z tyłu. Już się zmęczyłam. Ja też. Idziemy. Co ci się stało? Jesteś chory? Co oni chcą ci zrobić? Silvia pewnie umiera ze strachu. Tak sądzisz? O tej porze las jest niebezpieczny. Ona jest tchórzliwa. Zapomniałaś, że ma bzika na punkcie mojego kuzyna i jest szczęśliwa, że została z nim sam na sam. Wszyscy się o nich martwią, a ty pleciesz jakieś androny. A dlaczego zabłądzili? Co to za przypadek, że stało się to wieczorem? Chuyowi nie wolno ufać. Pamiętajmy, że to Silvia nalegała, żeby pójść nad wodospad. Chuy nie chciał. Silvia się uparła. Biedactwo. To Chuy jest biedny. Silvia całuje go przy wszystkich. Oświadczyła mi, że on jest jej własnością. No to dziś poniesie konsekwencje swojej głupoty. Zobaczysz. Zrobiło się ciemno. Nie będą mieli czasu na całowanie. Znajdą się zapłakani i wystraszeni. Zaczekajmy. Oby się nie znaleźli. Chodźmy. Rozmawiałam z Kataliną. Podobno wydzwaniają do niej rodzice uczniów. Wróć z nimi do miasta. Rodzice czekają na wieści. Ty powinieneś pojechać. Ja zostanę tutaj, aż ich znajdą. Ponoszę za nich odpowiedzialność. Dlatego to ty powinnaś porozmawiać z rodzicami. Czyli być w dwóch miejscach jednocześnie. Skończmy tę dyskusję. Coś ci poradzę. Musisz się spotkać z rodzicami. Oni czekają na ciebie. Zgoda. Dzieci, zbieramy się. Dlaczego? Chcę zaczekać na powrót Chuya i Silvii. Jedziesz ze wszystkim. Co się stało? Wiadomo, że zaginęło dwoje uczniów. Silvia Oropesa i Ricardo Santibáñez. To mogły być nasze dzieci. Cóż za brak odpowiedzialności. Dlaczego nie wrócili pozostali uczniowie? Niczego przed nami nie ukrywacie? Powiadomiono mnie tylko o dwojgu zaginionych. Pani dyrektor już jedzie z resztą uczniów. Może to Chuy zaginął.